Witajcie, z tej strony Mczysław, a dzisiaj zaczniemy o pierwszy odcinek z gry Sheltered dokładnie. Stworzymy najpierw tutaj naszą rodzinkę, ale zrobimy to bardziej randomowo niż tutaj bawiąc się w dłuższe klikanie. Ewentualnie pozmieniam im imiona, chociaż w sumie niech będzie tak jak jest. Tutaj Richard będzie bardziej od inteligencji. Druga to jakaś pani by się przydała do pary, to tak może o... Denise. Od percepcji bardziej, no okej. Niech będzie. No i dzieciaczki. Barbara. Może być taka. No i ten by się w sumie przydał jakiś łepek, ale tak bardziej na kokrzenie, na siłę. O, coś takiego mu weźmiemy. I będzie ok, Kenneth. No i zostało nam jeszcze do wyboru oczywiście... Dobra, niech będzie takie nazwisko... Rybka Gizmo, co wy na to? Co sądzicie o rybce Gizmo? Czekaj, co rybka robiła? A nie, to jest wąż, sorry. Już mi się pomyliło, bo takie akwarium zobaczyłem. Może nas ugryźć wąż, ale zjada szczury. Tak myślę, czy on nam się przyda. Dobra, niech będzie, skoro się tak wylosowało. Nie, bez tutoriala. Od razu lecimy na solidne pustkowia. Okej, dobra. Ty mistrzu, co byś tu mógł zrobić? Damy radę upgrade'nąć. Damy radę, dobra. Ty upgrade'ujesz. Ty co tu możesz zrobić? Tutaj, dobra, fix. Barbara. Broadcast for traders. I Kenneth. Co by tu Kennethowi dać do roboty? W jakim stanie są nasze filtry na zewnątrz? No okej, dobra. Niech idzie troszeczkę ponaprawiać. Zwierzaczek mi się trochę nie podoba, że tyle miejsca zajmuje. No dobra, coś trzeba będzie z tym wykombinować. Tu na razie żarcie. No i dobra, na razie nic tu za bardziej nie poprzestawiamy. Okej. Dobra mistrzu, co ty tu możesz nam zrobić? Na pewno obowiązkowo jest potrzebne dobre łóżko, żeby się wysypiali. No on już się zmęczył, jebaniec. Dobra, a tej co tu damy do robienia? A Barbara niech wraca tutaj tych traderów nawoływać. Dobra, nie mam tu pomysłu, więc zobaczymy co można zrobić. Toaleta, tak, to obowiązkowo by nam się tutaj przydało. Chyba młody idzie naprawiać, później oddaj, okej, ten akurat zbuduje i od razu go do Lulu damy.
puścimy węża. Ktoś tutaj idzie, przecież jeszcze nie mam nic na handel za bardzo. Wąż pędza po podłodze, ale na razie nie ma szczurów, ale okej, zostawimy trochę syfu, aby on się jakimś szczurem najadł. Dobra, przydałoby się nam... Nie powiem, wiadro do sprzątania. Czymś my tutaj możemy pohandlować. Takie lipne rzeczy w sumie. Nic nie chcę. Dobra, trochę mi się tu pomęczyli. Dobra, węża na razie z powrotem wsadzimy. Damy mu też jedzonka kawałek. Nie mam za bardzo jeszcze co do roboty. Strasznie mi się tu pomęczyli. Zapas wody. No kiepsko, kiepsko. Stoimy z tym zapasem. Ten też się strasznie zmachał. No dobra, na razie czekamy, aż się ten ogarnie. Ulu, nie korzystaj mi z toalety. Dobra, w sumie na razie tej Barbara damy... Godnie to by mi się prysznic przydał. Ale chyba prysznic będzie tu pierwszy. No i dobra. Dobra, ty mistrzu już się wyspałeś. Teraz ty pójdziesz spać. A co by tej tu dać? Trochę zgłodniała. Ogólnie to jest potrzebny, no, dodatkowy pokój, bo tu za mały ten bunkier na razie nasz jest. A nie przetrwamy za długo w takim małym bunkrze. Dobra, jeszcze shower. A weź ten prysznic. Dobra, ta niech sobie skorzysta z toaletki. Ten wieśniak się pewnie szybko męczy. Nie no, nie jest z nim tak tragicznie. Wąż na razie w pełni zadowolony. A jeśli ktoś z was właśnie gra w Sheltered lub grał, to opiszcie swoje wrażenia. Chętnie poczytam, jak to wam szło. Dobra, młody też już się w sumie wyspał. Czas na nią. Barbara, niech dobra, niech nawołuje tych traderów. Dobra, ziomuś, ty się już troszeczkę zmęczyłeś. Ogarnij przynajmniej. Może coś ciekawego przynieśli. Nie, na razie nie potrzebujemy dodatkowych ludzi.
Zdecydowanie. Mam tylko jedno łóżko i za mały trochę bunkier, żeby tutaj się na więcej osób rozpędzać. Dobra, świetnie, zaczął padać deszcz, będziemy mieli wody pitnej więcej. Jeszcze trochę nim się wyśpi, ale ta się już też męczy. To długie łóżka nam koniecznie potrzebną. Z jednym to tak troszeczkę niewyróbka momentami. Ten też już przemęczony, nie ma co go katać. Młody dokończy pokój. Na ten czeka na łóżko. Czy możemy coś ciekawego jeszcze skonstruować? Nie powiem, że przydałby się jeszcze jeden ten pojemnik na wodę. Dobra, zaraz się tu obrobimy. Drugie łóżko, chociaż nie wiem, czy mam materiały na jakieś drugie łóżko. Już myślałem, nie, ten młody zasuwa. Dobra. Drugie łóżko, brakuje nam gwoździ. A coś tutaj ciekawszego jest do zrobienia? No nie za bardzo. Wodę mamy, pułapki nam na razie niepotrzebne. No dobra, chwilowo nie mamy co tutaj skonstruować. Młody by się nadawał na wyprawę, tylko że z kim? Najlepiej z tym, jak się wyśpi, ewentualnie z tą. Dobra, jak ta skończy, to wyślę ich na wyprawę. Bez wysyłania tutaj w tej grze na wyprawę, no jest naprawdę ciężko. Jak później, jak już się tam troszeczkę sprzętu ma i tego typu pierdół. Richard, nie, Denise, okej, okay. Denise może pójść, jak wróci to będzie musiała iść spać. No i dobra, i młody. Na razie w dwa miejsca wyślemy. O! W sumie nic innego nie mamy, żeby jej dać. Tak, niech idą, bo tutaj bez zapasów umrzemy i nic ciekawego nie rozbudujemy. A ten pan jak wstanie, to co on by tu mógł zrobić? W sumie kupola mu się chce walnąć. A ta będzie następna w kolejce do snu. Aczkolwiek, nim pójdzie spać, to niech sobie ogolnie. Ktoś tutaj do nas będzie wchodził? Tak, jakieś ziomki przyszły. Dobra, ten już kończy spanie za moment. Nie powiem, te plastikowe pojemniki się przydają. To jak najbardziej. No i lina też trochę na początku. Co i tutaj możemy dać?
Ciągle pada deszcz. No i luzik. Fajna wymianka poszła. No i wreszcie ona może iść spać. Jest świetnie. Trzeci dzień nastał na naszych pustkowiach chaosu. No akurat się deszcz skończył, no trudno. Chyba tu jeszcze nic dolewać nie trzeba, jak wygląda stan też tych rzeczy wszystkich. Napraw troszeczkę. O Jezu, chłopie. Naprawisz, od razu lecimy na górę. No tak nie może być. Bo już mi się tak filtr, albo to mi uszkodził jakiś frajer pewnie. Pewnie ten, którego nie chciałem przyjąć. No sorry, ziomuś. Żarcie. Te śmieci mi na razie niepotrzebne, to się bardziej przyda. Misiek też mi na razie niepotrzebny. Będzie żaruwa. No i dobra, na razie się trochę zajmiemy naprawą, nim oni nie wrócą. Napieprzaj tym młotkiem, Richardson, napieprzaj. Bo trochę za długo ci to zajmuje. O, wracają już ziomble. A nie, ty, bo on miał iść, no, fiksować tam na górę. Już wrócili, no nieduży łup, ale na początek wystarczy do jakiś wymian i tego typu spraw, żeby troszeczkę rozkręcić tutaj interes na naszym pustkowiu chaosu, bo troszeczkę im percepcja podskoczyła. Ten nawet ten się tak nie zmachał, a ta druga, dobra, niech idzie spać. A młody, co by tu młody mógł zrobić? W sumie to by nam się kuchenka przydała. No. No tam lepsze żarcie, kurde, sobie robili, a nie tam na surowo spuchy mają opierdzielać, no bez przesady. Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Jak widzicie, bunkier można jeszcze niżej budować. Nie tylko ten poziom tutaj, ale można jeszcze poziom niżej właśnie zejść. Nawet swoją bazę można tutaj stworzyć. Ogólnie Shelteret jest spod szyldu Team 17, a to bardzo dobra firma. Którzy kiedyś wyprodukowali na przykład Super Froga albo no całą serię Wormsów praktycznie. Wormsy to też jedna z gier, które miałem prawie od początku na moim pierwszym komputerze. Młody jak się wymęczył robieniem tej kuchenki dodatkowo, ale nie, on już w sumie był trochę padnięty. Ale dobra, jak skończy, to niech sobie jeszcze zje. Akurat zaraz się łóżko zwolni, to pójdzie w Kimando. No, ale kuchenka to obowiązek.
Trzeba nakarmić węża. Nawet sporo wody mamy. Jakbym teraz je dwie wysłał może. Denise i Barbara. No i tak myślę, że te dwie miejscówki niech sobie spenetrują. Dobra. Młody akurat zje, to pójdzie w kimę. Ten już wraca. O, świetnie, jaki sprzedawca. Ja tylko cement ma, no na razie wezmę chociaż dwa worki i te motory weźmiemy, nic więcej niech... A i lensy niech będzie już. Dobra, niech będzie ten. No i good. Dobra, mistrzu, możesz się napić. O, ten to już na pewno mega padnięty był. Lekkie ogarnięcie, wąż już najedzony. O, znowu pada deszcz, super. Coś ciekawego do zrobienia. No widzę, dodali tu troszeczkę naprawdę takich fajnych spraw. Ale na to łóżko, na te gwoździe nam by były potrzebne. Ale z tym jeszcze muszę poczekać. Dobra, nawołuj tych kurde handlarzy. Bo nie ma co tu chwilowo robić. O, tutaj te pierwsze tak około 5 dni do tygodnia trzeba skręcić właśnie biznes. Chociaż to też zależy w tej grze od tego, co znajdujemy, bo jednak jeśli znajdujemy naprawdę na początku fajne rzeczy, to idzie się szybko dorobić. No ja na razie same takie trochę śmieci znalazłem. O, jakieś spotkanie mamy z nieznajomymi w małym domu. Jakiś wąsacz, hello wąsaczu. Trajdować z nim. Walimy dziadu. O, ale mi tu walną. Chłopie, zaraz dechą dostaniesz po klacie. Widzę, ta nie jest za dobra, jeśli chodzi o walkę. Zobaczymy, jak ta mała wali. Jezu, też strasznie kiepsko. Tu jakiś wojownik nam tu potrzebny, bo będzie źle. Ale mi teraz fangę walną. Tak dalej pójdzie, trzeba będzie uciekać tutaj. Jednak panie nie są za dobre do walki. O. Ta mała lepiej dechą wywija niż ta duża. Krwawienie większe, żeby mu zadać to. Dobra. Na razie jeszcze spróbujemy go tłuc, bo nie ma jeszcze tragedii. Ta wreszcie się z jakimś blokiem postarała. Skontrował ostatni cios. Młoda. Gdzie mi tu młodą zlepa napieprzasz? Młoda i tak jest twarda, niech tutaj ciśnie. Ale też no fakt, deskami tutaj tak dobrze się nie wali, jak już ma się jakąś ciekawszą broń, to
jakiegoś wojownika na wyprawy trzeba będzie zwojebować do drużyny koniecznie. Dobra, jakoś go tu powoli zaciupimy. No co ty? Ale jaja. Mi takiego krytyka walną, no nawet się nie spodziewałem. Ale mu nagiął. I co, i teraz ona będzie już dead? Kurde, bo już nie pamiętam jak to było. Ale jazda. Młoda, ciśnij dziada. Dawaj go po jajach dechą. Młoda się tak łatwo nie podda. No, wreszcie padł. Chociaż dużo rzeczy przy sobie nie miał, no ale... Siła troszeczkę podskoczyła. Zobaczymy, czy tamta w ogóle jakoś przeżyła, czy to już będzie w ogóle total koniec z nią. Wow, wow, wow. Co to jest? To jakieś fajne rzeczy zdobyliśmy w tej chatce. No, młody tam coś próbuje ogarniać. Jeszcze jedna lokacja do przeszukania. Młody będzie zaraz w pełni sił. To pierwsze co, to myślę sfiksuje troszeczkę coś. W sumie dwa nam niepotrzebne. To nam też te sztuczne ręce niepotrzebne. Gwoździe to obowiązkowo bierzemy. No i dobra, niech będzie, że to wszystko. A to niech sobie na razie nawołuje. No dobra, na razie będziemy kończyli ten odcinek. Ja was zapraszam na kolejne. Zobaczymy, jak ta nasza rodzinka post-apo będzie się rozwijała. A tymczasem życzę wam miłego dnia.